Zaczynamy podsumowanie dnia w Eska TV News. Adrian Harasim, zapraszam. Slamsa tak w trasie. Jeden z najlepszych hip-hopowych składów w Polsce kontynuuje trasę promującą ich jubileuszową płytę 2020 Evergreen. Najbliższe koncerty odbędą się 16 maja w Bydgoszczy, 23 maja w Olsztynie oraz dzień później w Morągu. A całe tournée potrwa aż do czerwca. Zwycięzca OFF plus Kamera. W ubiegłym tygodniu zakończyła się 7. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego, która jak co roku odbyła się w Krakowie. Zwycięzcą jednego z najbardziej prestiżowych festiwali w Polsce i Europie został francuski dramat Eastern Boys. Jego twórca, Robin Campillo, otrzymał nagrodę 100 tysięcy dolarów. Do długiej listy rzeczy, które denerwują koty, właśnie dopisano kolejną pozycję. Jeśli znudziły Wam się laserowe wskaźniki, taśma klejąca i skarpetki, spróbujcie bas. Bas dosłownie go atakuje, niestety okazuje się, że jest nieuchwytny. Program Kariera Przedłużony. Konkurs, w którym możecie wygrać płatne praktyki w najbardziej prestiżowych firmach w Polsce, wciąż trwa. Termin przesyłania zgłoszeń przedłużono do 22 maja, dzięki czemu macie jeszcze więcej czasu na rozwiązanie zadania case study. Stawką jest staż w takich firmach jak Kulczyk Holdings, mBank czy PZU. Zwycięzca Eurowizji. 59. konkurs piosenki Eurowizji wygrała kobieta z brodą, czyli Conchita Wurst. Reprezentantka Austrii zaprezentowała utwór Rise Like a Phoenix, który dał jej przewagę nad holenderskim duetem The Common Linnets oraz szwedzką wokalistką Sanon Nielsen. Polacy, Jonathan i Cleo ze swoim wielkim przebojem My Słowianie, zajęli dobrą 14. pozycję. Konkurs Eurowizji za nami. Nie będziemy Wam jednak pokazywać Conchity ani Cleo. Pokażemy Wam, jak w jednej z telewizji w swoją rolę wczuwał się tłumacz na język migowy. Chyba powinien dostać jakąś nagrodę specjalną. Cher nagrywa dla Wu-Tang Clan. Potwierdziły się pogłoski o współpracy słynnej wokalistki z hip-hopową formacją Wu-Tang Clan. Tajemniczy kobiecy głos, który pojawia się w najnowszym singlu grupy, należy do Cher, ale na tym nie koniec. Gwiazda nagrała dla raperów jeszcze jeden utwór na unikatowy album Once Upon a Time in Shaolin, który ma się ukazać w zaledwie jednym egzemplarzu. Polski trailer wśród najlepszych. Zwiastun Idy Pawła Pawlikowskiego ma szansę wygrać prestiżową nagrodę Golden Trailer Award, którą Hollywood przyznaje najlepszym trailerom filmowym i ich twórcom. Ida nominowana jest w kategorii dramat zagraniczny, a o statuetkę powalczy m.in. z nominowanym do Oscara filmem Tajemnica Filomeny. Zwycięzców poznamy już 30 maja. Zwykle walka polityczna jest walką tylko w przenośni. Zwykle, bo niektórzy politycy podchodzą do niej dość dosłownie. Oto na przykład, co wydarzyło się ostatnio podczas nadawanej na żywo debaty w telewizji jordańskiej. Chyba jednemu z nich skończyły się argumenty. Dawid Kwiatkowski z Ireną Santor. Legendarna polska piosenkarka wydaje nową płytę. Choć szczegóły krążka na razie są objęte tajemnicą, wiemy, że słynna wokalistka postawiła na współpracę z młodymi artystami. Na albumie mają znaleźć się duety m.in. z Mezo i Pelsonem, a także wspólny kawałek z idolem polskich nastolatek Dawidem Kwiatkowskim. Kolejne gwiazdy Tauron, nowa muzyka. Do obsady festiwalu dołączyli kolejni artyści. Na scenie Muzeum Śląskiego w Katowicach wystąpią Nene Cherry with Rocket No. 9, skandynawska wokalistka Elephant, brytyjska grupa Years and Years oraz przedstawiciele polskiej sceny alternatywnej formacja Mitch and Mitch.
Tauron Nowa Muzyka startuje 21 sierpnia i potrwa 4 dni. Z cyklu Dziwne Instrumenty dziś mamy chyba największy w historii. Przy okazji jest on chyba też najciekawszym i robiącym największe wrażenie. Oto przebój Seven Nation Army zespołu White Stripes, grane statkiem. I tak powinno wyglądać to na każdym statku, w każdym porcie. Czekamy więc na kolejne przeboje. Najpopularniejsze płyty w Polsce. Zaskakujący triumf Norry Jones nie trwał długo. Płyta Come Away With Me spadła z pierwszego miejsca, plasując się poza 50 najlepiej sprzedających się krążków w kraju. Na szczyt trafiła za to składanka Smooth Jazz Cafe 13. Drugą pozycję utrzymał Chad z albumem Syny Bogdana, a stawkę zamknęła najnowsza płyta George'a Michaela, Symfonika, która w czołówce utrzymuje się już od kilku tygodni. Pierwszy klip Anety Sablik. W sieci ukazał się debiutancki teledysk 24-letniej Anety Sablik, która 2 tygodnie temu wygrała niemiecką edycję programu Idol. Klip powstał do singla The One, zapowiadającego pierwszą płytę Polki, a krążek ma ukazać się w sprzedaży jeszcze w tym roku. Podczas meczów baseballowych tradycyjnie pierwszy rzut wykonuje ktoś znany. Rzucali już prezydenci, piosenkarze, sportowcy, aktorzy i celebryci. Kilka dni temu pierwszy raz na boisku pojawił się dinozaur. And if you think Cashner's big, that's nothing compared to the Raptor who threw out the first pitch today. That was one of the most impressive opening pitches I've ever seen, Rhino. Check this out. I need that costume to take home. My boy's a trip. Look at that thing. It looks real. That's a beautiful thing. They're, you know, they have interesting... I to chyba jest najlepszy kostium, jaki w życiu widziałem. I to było podsumowanie dnia. WSK TV News. Adrian Harasim, dziękuję i do zobaczenia.